Przygotowujemy się, szukamy wygody w naszej pozycji. Naszym celem jest harmonizowanie naszego ciała i energii, ciała i umysłu, przywrócenie harmonii. Stopy, rozluźniamy stopy. Zaczynamy od dołu, zaczynamy od ziemi, zaczynamy od kontaktu z ziemią. Cała stopa, miękka stopa. Kieruj uwagę na stopę. 20 parę kości, stawy, powięzi spajające, kości, stawy, mięśnie i skóra. Trochę na krawędziach prawych, lewych. Do przodu, bardziej na podbicie pięt. Do wyciszenia, do wyciszenia. Podciągaj palce do góry, wyciągasz powięzi, wydłużasz ciało. I miękko. Cała stopa, luźno do góry, do stawu skokowego, do kolana. Wszystkie te kolejne kroki, o których mówię, składają się na twój autotest postawy. Coraz więcej elementów, coraz bardziej znanych, coraz bardziej automatycznie wykonywanych, aż do momentu, w którym będziesz umieć rozluźnić całe ciało, zawsze kiedy sobie o tym przypomnisz. Wiele razy, wiele dziesiątek razy, wiele setek razy, wiele tysięcy razy świadomego ustawienia całego ciała. Stopy, spojrzyj, zewnętrzne krawędzie równolegle, luźna stopa, luźny staw skokowy. Przejdź do kolana, luźne kolano i do biodra. Teraz część najważniejsza, która umożliwia rozluźnianie całego ciała. Podbrzusze ze zbiornikiem energii, dolnym dantian. Dolnym zbiornikiem energii, dolnym morzem energii, jak Chińczycy je nazywają. Dolne dantian lub przez to, że jest to najważniejszy zbiornik, po prostu dantian. Cztery palce pod pępkiem w środku ciała przy kręgosłupie jest jego centrum. Może się rozszerzać i zwężać. Zbiornik naszej energii. Pole energii. Dantian. Skup się na punkcie naprzeciwko pępka. Bardzo ważny punkt, o którym będę często mówił. Po polsku brama życia. Po chińsku mingmen. Brama życia. Dokładnie naprzeciwko pępka ten punkt znajduje się na wysokości przestrzeni międzykręgowej między drugim a trzecim kręgiem lędźwiowym. Dokładnie znajduje się w części kręgosłupa od wewnątrz. Brama życia, mingmen. Pomyśl o punkcie pod nim, czyli trzecim kręgu lędźwiowym, czwartym kręgu lędźwiowym, piątym, ostatnim kręgu lędźwiowym, połączonym z kością krzyżową i resztkami ogona, kości guzicznej. Pomyśl o tym całej części kręgosłupa jako o ogonie. Wydłużaj go i rozluźnij. Nie da się tego zrobić na sztywnych kolanach, więc zaczynamy od uziemienia przez stopy, luźne stopy, wydłużane powięzi Achillesa, obniżając się w dół, lub przodu, podnosząc palce do góry. Luźny staw skokowy, luźne kolana. Tajemnym słowem używanym przez ciebie od tej pory, na którego cię namawiam, to mikroruch.